Jeśli chcesz mnie za darmo wspomóc, wbij na kanał Firmiego, link w opisie. Zostaw tam suba, a ja wybiorę 5 losowych osób i pokażę je w następnym odcinku. Bez przedłużania, zapraszam na film. Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz. I co, witam was wszystkich w nowym odcinku. A co dzisiaj? Dzisiaj, jak widzicie, coś nietypowego, bo Belarus, a nie 60 na pierwszym planie. Czyżby nowy nabytek? Tak. W końcu nowy nabytek i to nie mały, znaczy w sumie też nieduży, ale postanowiłem nie brać 912, nic takiego. Wziąłem Belarusa 820 czy tam 82, nie wiem dokładnie jaką tam znamionowość ma. I kupiłem od razu tego samego rolnika Unię talerzówkę. To jest stare, a to nowe, bo to jest ogólnie od dealera kupione. Tutaj nie wiedziałem, gdzie on ma ten swój ośrodek i tutaj przyjechał mi tą maszyną na skup. Się dogadaliśmy, że tutaj właśnie przyjedziemy, bo ja nie wiedziałem, gdzie on tam mieszka i już nie chciałem. Ten znajomy mnie tu przywiózł, się już rozliczyliśmy i wszyscy pojechali, bo wiedzieli, że będę odcinek nagrywał. Oni nie za bardzo chcą być nagrywani, więc wiecie. Co? Tutaj oczywiście wentylatorek się wszystko ładnie kręci, działa. Zaraz wam pokażę, jak działa. O, skręcimy sobie. Wspomaganie oczywiście jest. Tutaj wszystko pięknie działa. Tutaj, no wiadomo, nie jest to nowy ciągnik. Ale stary też nie jest. Myślę, że dzisiaj swoje zadanie spełni w 100%. A będzie to właśnie talerzowanie. Od razu drugim nowym nabytkiem. Podnosimy sobie. Właśnie. I co, jedziemy? Teraz muszę sobie sam dojechać na gospodarstwo. Witam po cięciu, tutaj już jedziemy. Muszę jeszcze opanować, bo tu wiecie, 60 się przesiadło, tutaj wspomaganie. Nieco co w 60. Więc jeszcze muszę sobie to poogarniać. Szybki też w miarę jest ten ciągniczek. Czekajcie, tutaj się chyba... Żebym teraz nie pogubił się, no ale nabytek mi się bardzo podoba. MTZ, na pewno też jakiegoś ursusika sobie jeszcze kupimy, ale na razie chciałem trochę odpocząć od tej polskiej motoryzacji, a że ruskie też mocne, no to wziąłem ruską moc. Chyba to jest Belarus, to jest białoruska, dobra, już nie wnikajmy w to. Ale wiecie, o co chodzi. No i co, dzisiaj sobie potalerzujemy pole. Tak jak mówiłem, talerzówka jest wzięta nowa od właśnie od tego dealera. Tam powiedział, że tam powiedział, że jak będę brał ciągnik, to może mi dać na nią rabat, bo nie schodzi ona. No a mi się teraz talerzówka przyda. Łącznie za to zapłaciłem coś około 34 tysięcy, bo właśnie ten Belarus jest już taki, wiecie, używany. Talerzówka jest nowa, ale już też jest nowa w sensie, że nie używana, ale już tak jakby produkcyjnie nie jest nowa, już jej nie produkują.
Dlatego wiecie, tam jakiś rabacik był. O, oczywiście. Też od razu mówię, że pewnie kiedyś sobie zainwestujemy w tura do MTZ-a. Mam taki mały kurtubelek zwrotny. Nawet. Ale na razie nie, na razie sobie. Teraz oczywiście będzie to koniem głównym pociągowym. Potelerujemy sobie tutaj te nasze pole. Zobaczymy, jak się pierwsze testy o dwóch nowych maszyn. Nie, no nie jest źle. To się strasznie kurzyć będzie. Zaraz sobie wyjdziemy, zobaczymy, jak kryje. Tutaj stależówko to można troszkę szybciej jeździć. Wyjdę sobie. Porobię sobie trochę miniatur, znaczy zdjęć na miniaturki. No, myślę, że to nie jest źle. Sobie potelerzujemy. Dzisiaj miały być siewy, ale właśnie z racji, że ja kasy mam, miało być dopiero na wiosnę ten nowy nabytek, ale tak z tym byłem tam właśnie w tych rejonach ze znajomym i zjechałem po zobaczyć Belarusa, bo miał być kupiony Ursus 1912, już nawet upatrzony był i tak dalej, ale wolałem jednak na początek wziąć MTZ-a, bo to tak idzie to katować, to się jakoś strasznie nie sypie. Nie to, żeby się Ursus sypał, nie, ale po prostu chciałem coś innego, bo tak Ursus i Ursus cały czas, a też wiem, że nie każdy lubi tego Ursusa, to i na serii będzie inne wyświetlenia, chociaż większość moich widzów lubi, co lubi polską motoryzację ogólnie, po wyświetleniach widać, po tych tysiącach wyświetleń. Tam, gdzie jest SIP, ma jest 2000 w 2 dni. W 3, no. Dzisiaj trzeci wbił. Mówiłem, że się będzie szybko brudzić, ale to tylko talerzówka. Talerzówkę no sobie na płunie wziąłem. Też ten pan, znaczy ten pan, ten handlarz mówił, że talerzówkę, jak się w razie czego, to popatrzcie, jak wciągnie naprzód. Co on tak tutaj ciężko ma? Że w razie czego talerzówkę to mogę zwrócić, bo to nowa. Ale nie, nie jest źle. Chociaż ja tam do Unii jakiś taki strasznym fanboyem Unii nie jestem. Co on tak... Nie do końca gaz wciśnięty, czy co? No. O, teraz rzuca. Ona nie jest duża, ta talerzówka, ale mała też nie jest. Jakoś tam sobie poradzi z nią. Dzisiaj na pewno też całego pola nie będę talerzował. Coś jakoś tak tutaj pod górę nie chcę ciągnąć. Ale to MTZ-a chyba nie jest wina. Napęd przedni ciągnie tutaj. Widzę dobrze. No ma ciężko, bo tutaj ciężkie gleby. Trochę pod górę i nie radzi sobie. Szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, ile to ma koni dokładnie. No,
Też chciałem kupić gruber zamiast talerzówki, ale jednak talerzówka. Talerzówka jednak się wpisała. To jest talerzówka. O, lecimy sobie. No w tą stronę idzie dobrze. Do pewnego momentu. Trochę mogło być omijaki. W następnym odcinku już pewnie się wybędą. A, czekajcie, bo tu się mi zaczyna ciągnąć, dlatego. O, widzicie. No. No, ciężko ma pod górkę. Też pewnie słyszycie muzykę w tle, jak zwykle. Ogólnie ta seria robi wyświetlenia. Znaczy, no oczywiście nie wszystkie odcinki, ale na 6 odcinków chyba 4 czy 3 ma takie wyświetlenia powyżej 1000. Co już mnie cieszy, jeżeli jest powyżej 1000. Chyba tylko odcinek ze żniw nie ma 1000 i no, 2 odcinki ze żniw chyba nie mają 1000. Tak mi się coś kojarzy. A, i z orki. Czyli 3 mają, 3 nie. Zobaczymy, jak ten sobie poradzi w statystykach. Mam nadzieję, że dobrze. Nagrywam to na sobotę? Nie, na niedzielę. Dla was. Tak, on tak zaczyna słabo ciągnąć, bo tutaj jak jest ta ziemia przewrócona, to on takiej nie ma przyczepności wtedy, ten przedni napęd, i dlatego. Oczywiście całego pola nie zrobię na odcinku. Jak się zastanawiam, co tu zasieję, i się zastanawiam, czy gdzieś by nie zasieć kukurydzy, bo z tego naprawdę kasa by była. Ole, leci. Nie będę go oszczędzał, w końcu rusek musi się dotrzeć. Już dotarcie to dawno jest, bo to w końcu nie jest nowy. Nawet nie wiem, ile on ma to godzin. Ale po stanie wizualnym widać, że nie jest zły. Jeszcze są tabliczki znamionowe. I to wszystko. Takim widać nieporzewniałe nic, ani nie pozamazywane, to chyba mam nadzieję, że numery nie przebijane tam niczego. No kręci się wał tutaj z tyłu. Właśnie cały czas obelaru się mówię. Ta żółwka ma 4 tak jakby te sekcje, nie wiem, to nie są sekcje, ale 4 te, no wiecie, o co mi chodzi. 4 grupy talerzy. I tak, wał tutaj mamy strunowy, z tego co pamiętam. To nie jest wał pokera. Tutaj z MTZ-em będzie to współpracować. Oczywiście teraz sporo ciąży 60, bo 60 zaraz będzie głównie przy turze robiła. Jakieś tam siewy. Nie, siewów też nie będę 60 robił, dlatego że siewnik muszę podpiąć do drugiego ciągnika, żeby nasiona nie gibały. Nawozy też będę tym robił. No teraz większość prac. Tam jakieś brony to 60. Puch trzeba będzie kupić większy do tego ciągnika. Kupimy pewnie 4 albo 5. Taką to rusko jak mamy, bo to za cenę złomu chodzi. A jak kupię coś większego, to jak kupię coś większego takiego amerykańskiego, to już wiecie,
trzeba się w koszta pakować. Na razie Unia nowa starczy. Też trzeba będzie pomyśleć nad czymś do siewu kukurydzy, jak właśnie będę miał zamierzał siać. I pewnie po żniwach tegorocznych, tych, które będą, się zaczniemy budować w końcu. Trzeba by było. Też chcę kupić jakąś przyczepkę drugą. Na razie niepotrzebna teoretycznie, ale jeżeli będziemy szli w krowy, to obornik i tak dalej wozić. Też jeszcze nie wiem, czy albo będą to krowy, albo konie, albo świnie, ale patrząc po teraźniejszych atmosferach panujących na rynku świń, to raczej pójdę w krowy albo w konie, albo trochę tego, zobaczy się. Na razie jestem nastawiony na zboże. Też zwierzęta to już potem trzeba mieć, kupić ten paszowóz jak do krów, bo to jak już budować, to już tak na przynajmniej 30 krów. Też pewnie młody rolnik tutaj nam pomoże. Jeżeli już bym się pakował, to bym dostał na młodego, starał się o dotację na młodego rolnika i wtedy za te dotacje tylko kupywać zwierzęta i budynki. Poza to trzeba nowe maszyny, a maszyn na razie tutaj takich nowych ciągników albo czegoś nie chcę. No tutaj Unię no to kupiłem, bo wiecie, za pół darmo to, znaczy za pół darmo, nie za pół darmo, ale taniej trochę puścił i z ciągnikiem od razu. Nie chciałem już jakiejś tam używanej tej talerzówki, bo to zaraz się rozwali. Znowu mnie zniosł, znaczy nie zniosło, tylko po prostu jak sięgnę gleby przednimi kołami, to zaczynam mielić w miejscu. Ciekawy będzie siew wyglądał. Tak. Co jeszcze tutaj trzeba powiedzieć? 60 może kabinę dostanie na wiosnę, znaczy na ten, no tak jakby na wiosnę, bo teraz tu mamy jesienne prace, można tak powiedzieć. Jeszcze też wiadomo, będą takie zimowe, później jak zimowe prace, ale nie wiem, czy będę zimową mapkę robił. Pewnie pomiędzy na przykład siewem a nawozami, opryskami, to jakieś kolejne nowe nabytki wlecą, sprzedaż zboża. Właśnie w następnym odcinku musimy się wybrać, kupić nawozy i nasiona. 60 myślę, że podniosę bez problemu, big baga, bo to tam pompa od Zetura siedzi wzmacniana. Też trzeba będzie coś zacząć kopać pewnie. Jak pod to borę w ogóle trzeba tu rozplanować, co i jak ja chcę robić. Myślę, że to tam zostanie wybudowany albo za stodoło tutaj, albo z tamtej strony zostanie wybudowany właśnie ten budynek. Jeszcze zobaczymy, co tu będzie. Czy to będzie obora, czy to będzie czy to będzie obora, czy to będzie coś innego, jeszcze się okaże. Ja bym szczerze, bo wiecie, jest obora, jest stajnia, ja to bym szczerze chyba jednak w te krowy poszedł, bo byśmy mieli obornik i gnojowice, a z krów to to tylko z krów, znaczy z koni to tylko to, że będziemy konie hodować, to trzeba jeszcze wozić i tak dalej, chociaż mleko też trzeba. W sumie nie przemyślałem tego, bo tutaj jeszcze jest tak dziwnie zrobione, że mleczarnia nie przyjeżdża sama, tylko trzeba odwozić mleko. No ale to nawet jeżeli tak, to
Myślę, żeby się opłacało. Od razu przyczepę traci na tych. Na ziemi. Nie wiem, ile już mam odcinka. Zaraz się zobaczy. Czekajcie. A nie, nie zobaczę, bo nagrywam w paru partycjach to. Znaczy paru tych. Po prostu co niekiedy robię sobie spację. Nie, możecie to widzieć, możecie nawet tego nie zauważyć. Dlatego, że potem dźwięk ma desynchronizację. A tak jak sobie potnę, to będzie ta desynchronizacja, ale mniejsza trochę. Na szybko tak rozkminiłem to. I co? Jeszcze sobie przejdziemy dwa razy dookoła. Zobaczymy. Na farmę się wtedy przejadę. No i co? W następnym odcinku siewy. A talerzuję sobie pewnie, poza odcinkiem resztę. I te drugie pole też, bo oba chcę stależować. I w to pójdzie bezpośrednio siew. Znaczy nie bezpośrednio, bo pójdzie z tym kultywatorem. Chcę zrobić sobie taki agregat z tego. Chociaż to dużo nie da, ale gdzie nie idzie to. Taki plus chociaż. Tak. Tutaj Belarus ładnie się prezentuje. Normalnie będzie katorga jak u Majs, u 6 Majstra 9. Bardzo fajny kanał. Taki swój styl. Trochę dziwnie, bo raz jeżdżę z tej strony, raz z tej. Ale tak po prostu nie chcę cały czas z jednej strony, bo to też będzie takie średnie. Zobaczymy, ile będzie odcinka dzisiaj. Jak przyjmiecie, piszcie, znaczy już pewnie nie oglądacie, to już nie będę mówił. Chciałem, albo ta, ryzyk fizyk. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze. Majster, nie katuj go za bardzo, majster. Tak piszcie. Nie katuj go za bardzo, majster. Ło, propokatowanie. Tutaj on się coś w tej ziemi tak strasznie guździ. Jeszcze pod górę to już całkiem. Zobaczymy. Jak sobie poradzi. Jak nie, jak sobie oczywiście nie poradzi, to będzie szybko sprzedane. Chociaż ja tego nie chcę. Bo to MTZ nawet fajne ciągniczki. No. Jak najdłużej niech służy. Będziemy sobie go pewnie też później przerabiać. Właśnie chciałbym. Na razie to mamy 60 z turem, to nie, ale jak później kupimy sobie jakieś większe maszynki, to na przykład go przerobić na ciągnik z turem. Bardzo by fajnie to wyglądało z takim hydrametowskim, czy tam to był hydrametowski? Nie. Nie wiem, nie znam się na tych markach. To jak normalnie po ranem, jak się wyjechało. Przynajmniej jak ja, u mnie poprzeczniaki były zrobione z pewnego powodu ranem. Jak była bruzda do rana od, tak jakby, zaraz wam to wytłumaczę. Jak tutaj jest ta, tak jakby, o tak oto od tego niezatalerzowanego była bruzda. I za każdym razem jak się wyjeżdżało z tego, niezaoranego, tak o jak się jechało, to też ciągnik łapał to bruzdę i tego świeżego piachu i się zaczynał kopać. Trzeba było trochę pług podnieść i dopiero szło. W ogóle, a to sobie dodam na początek odcinka taką stawkę. No, co jeszcze by tutaj powiedzieć? Chyba wszystko.
Pewnie też wleci wam jakaś w ciągu odcinka, jakaś prezentacja. Sobie porobię z nudów. I co, ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Cześć i pa pa. Elo!